nudziło nam się i postanowiliśmy wyruszyć sobie do Czorsztyna, nad jezioro, pojeździć rowerem wzdłuż jeziora. Także wsiedliśmy w auto, o zobaczcie, auto stoi, wsiedliśmy auto, zapakowaliśmy rowery, mamy jeszcze pół godzinki do celu, także taka spontaniczna niedziela, wyjazd szybki na przejażdżkę do Koczyszyna. Będzie relacja z tego, co tam jest ciekawego, żeby przejechać. Cała trasa ma około 30 km chyba i kawałek promem się płynie. Chyba, że dookoła pojedziemy, to będzie około 40 km, ale zobaczymy na miejscu. Także jedziemy dalej i widzimy się na miejscu już. Dojechaliśmy do Czorsztyna i ruszamy tutaj od zamku w Czorsztynie dookoła całego jeziora Czorsztyńskiego do zamku w Nidzicy bodajże. I później zobaczymy, czy odprawa promowa, czy jednak będziemy dalej dookoła jechać. Na razie kawałek zobaczymy, jaka droga. Mały postój. Znaleźliśmy plażę kamienistą, jak w Chorwacji. Tylko woda, no tutaj nie jest za czysta woda. A tam był lepszy widok. Tam był zamek czorsztyński, było widać. Tutaj gdzie ruszaliśmy. No i dalej ruszamy później dookoła. Na razie mamy 5 km zrobione. Dzisiaj jest niedziela. Widzę, większy ruch jest tutaj na trasie. Ładna pogoda, tu dużo osób jeździ. Jeszcze samochody, bo tu są różne takie zatoczki, gdzie są różne restauracje, bary. Ale trasa ogólnie ciekawa. Próg zwalniający. Ale przyjemnie się jedzie.
trasa wiedzie. Teraz idziemy takim ala, jak to się nazywa, no, nie pomostem, nie wybrzeżem, no brzegiem, tu jest wam jeziorko od razu. Także trasa asfaltowa, fajna, tu jest równy teren teraz, ale na początek był rzeczywiście, było trochę wzniesień, a tak to ogólnie to trasa bardzo przyjemna. Mamy na razie sobie 19 km, także jeszcze z 11 chyba czy 12, coś takiego, powiem wam później w finalnej ile zrobiliśmy, bo jeszcze nie wiem, którą drogę oszacujemy. Ale tak to jest droga bardzo przyjemna. Musimy gdzieś postój zrobić sobie na jedzonko. Coś zjemy sobie po drodze i będziemy jechać dalej. Jak grogała, o. Idzie na pieszo. I tak idą, kurne. Kawałek górki i już panika i nie dają rady. Natomiast redukcja na przerzutkę najmniejszą i ogień. Na jakiej przerzutce jesteś? Na dwójce. No. Miękkie faje. Jestem! Dobra. Droga przed nami dalej taka. Jedziemy, dopiero 22 km. Kurwa, ale mamy? Bo tu jest zakręt, dlatego. Następnie podążaj prosto. Jakie ładne widoki tam są. Będziemy, on trzeba na ciebie wjechać do góry. Tak, teraz mamy kawałek pod górkę, potem z górki. Teraz chwila przerwy na uzupełnienie płynów. Bo jeszcze nie ma, musimy uzupełnić elektrolity. Jeszcze mamy kawałek pod górkę, a potem z górki podobno jest. Ale to się okaże. Tam stromowo, nie? Jak się jedzie, tak widać teraz. Tutaj jak się jedzie, to tak. Tak się wydaje teraz łagodnie, a tam jest stromawo. Nie każdy wjeżdża. No. Nie każdy wjeżdża, ja to próbowałem, ale nie dałem rady. Tak. Objechaliśmy już prawie cały to jezioro Czersińskie, ale jednak tam promem się nie zdecydowaliśmy, jedziemy dalej. No ale droga jest taka, już serpentyny się takie robią i pod górkę niestety. I sobie skróciliśmy drogę i jedziemy taką drogą kamienną. Tylko, że idziemy, bo nie da się jechać po tej drodze, ale skracamy, mamy naszego auta jeszcze 5 km. Zobaczymy jaka będzie ta droga dalej, ale jednak dla osoby, które mają rowery nieelektryczne, to warto chyba do promu i promem sobie wrócić później do Czorsztyna, bo dookoła jednak jest bardzo męcząca trasa, ale damy radę. No i udało się pokonać całą trasę, także trudności, tak jak wspominałem wcześniej, odcinku tutaj od Zamka w Nidzicy do Czorsztyna, nie tutaj dookoła jeziora, tylko tutaj przez miasto, jest no niestety trasa trudna. Elektryk jak najbardziej wskazany, albo dobra kondycja i dobry rower. My nie daliśmy rady, musieliśmy prowadzić rowery. Może na opartego ja bym dał radę, ale nie chciałem aż tak się wysilać i grupę zostawiać, także wycieczka fajna, zrobiliśmy równo 40 km mieliśmy trasy. A jeżeli się skraca, czyli promem się wraca między zamkami, to jest około 30 km. Także mieliśmy czas, nie wiem jaki, ile godzin. Mamy godzinę 17, teraz właśnie wracamy już do domu, także będziemy około 22, myślę, bo nawigacja pokazuje 5 godzin powrotu, także około 22 w domu i niedziela spędzona w ten sposób, bardzo aktywnie. Także polecam i łapka w górę i trzymajcie się.